Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałbym zrobić interesujący wideo tutorial odnośnie programu Shotka. Bo dwa wideo mam takie same, już wam okazuję. Jedno jest oryginalne, drugie edytowane. Okay, okay, this is my sketch, okay, Drew, but for now on, jeśli możecie zauważyć, to wideo jest zbyt ciemne. Jesteśmy części wideo numer minuta i 49 sekund, a tutaj jak się winę. Okej. Teraz sprawdzę, czy dobrze mi skonwertował. Czekajcie moi drodzy, bo jest znaczna różnica po tym jak edytowałem wideo w programie Shotcut. Shotcut to jest darmowy program na licencji Open Source, gdzie możecie wideo edytować. Mamy editing. Mamy też takie filtry. Tylko muszę sprawdzić moi drodzy, czy wyszła aktualizacja. To jest program na licencji Open Source. O, super, wyszła nowa wersja. Chyba nawet jej nie mam. Chyba nie mam, ale muszę sprawdzić. Nie sądzę, abym tę wersję miał. O nie, nie mam tej wersji. Chyba będzie ją pobrać. Za chwilę wychodzą nowe aktualizacje. I dzisiaj wam pokażę, jak można edytować wideo. Ale nie będę go ponownie konwertował z racji tego, że już to robiłem. Coś takiego zrobię. Ale trzeba będzie zapisać inną nazwę pliku, bo to jest plik roboczy. Przeciągam sobie tu. Ponieważ mam procesor AMD Ryzen 9, on sobie radzi dobrze. Używam też aftermarket cooler. O kurcze. Jednak ta temperatura trochę mnie tu niepokoi. To jest dlatego, że włączyłem Precision Boost Overdrive i jeszcze OBS Studio. Kartę graficzną mi tu dosyć widzę zużywa. Ale to jest tylko wideo demonstracyjne. Nie będę renderował go. Tylko wam pokażę, jak dodawać będę filtry. Mi się wydaje, że chyba to w opcji FX się dodaje. Gdzie to dodawałem? Tutaj. Mamy coś takiego jak... Aha, mamy tutaj też coś takiego. Use saturation. View likeness saturation. Jest jeden z filtrów. Ach, niepotrzebnie to zmieniłem. Na szczęście można dodać jako domyślny. Coś takiego możecie sobie z suwakiem wideo przeskrobać. Krótkowym przyciskiem myszki przesuwacie. Aha, tutaj nie zaznaczyłem. Aha, rozumiem. I widzicie różnicę? Możecie, jak widać różnicę, możecie też dać odszumiać. Tam powinien być na samym dole. Just reduce noise. A muszę sprawdzić jak to... O, faktycznie, widać różnicę. Bez podgląd. Clean canvas. Because sometimes... Wiecie co, może ja wyłączę dźwięk, wiecie, tu przyciszę. Gdzieś tu powinna być opcja. Aha, dobra, jest okej. It is impossible to avoid bug. Myślę, że chyba
Bo ja nagrywam to aparatem Canon EOS. Sorry, wybaczcie mi, że to wolniej chodzi. Ja tylko chciałem sprawdzić w czasie rzeczywistym. W tym samym czasie muszę sprawdzić, o kurde, jaka wysoka temperatura. To ma dlatego, że w czasie rzeczywistym przesuwam skroba wideo. Faktycznie środka też w trybie rzeczywistym rysuje. Sporo mi żre RAMu, powiem wam, Windows Plus. Shotcut plus OpenGrow, the custom software. A mam 64 GB RAM i Ryzen 9. I GeForce RTX 2080. Dobra, to byłoby coś takiego. I teraz zapiszemy sobie plik roboczy. Gumka chlebowa. Gumka chlebowa. Tutorial. Używam gumki chlebowej do usuwania brzydkich śladów z rysunku. Jak byście chcieli wiedzieć, firma Faber-Castell, kurczę, czekajcie, bo jak nie sądzę, na daleko słuchak przesunąłem. Aha, to przecież można zmniejszyć. Faktycznie, czym ja o tym nie pomyślałem wcześniej? Czekajcie. O, widzicie? Knidable Art Eraser wideo, kiedy publikowałem to umieście na Allegro, nie wiem czy to będzie Knidget, bez tego możecie wpisać Knidget Art Eraser Faber-Castell. Pozwólcie, że na słabo widać, trochę to rozjaśnić. No i się wam pokazałem. Sorry, wybaczcie, że jest lekko zamazane, ale tak wideo nie jest najgorsze jakościowo. Tutaj wam okażę, gdzie, jak zapisuje się wideo. Ale nie będę w czasie rzeczywistym, możecie lekko wysłać albo wideo. Ale nie zamierzam nowego wideo konwertować, bo będzie to za duże obciążenie dla procesora. Tylko wam okazuje, i on automatycznie będzie wam renderował i będzie wykorzystywał rdzenie procesora. Na razie póki co karta graficzna do renderowania wideo nie jest możliwa do wykorzystania. Może w nowej wersji. Gdzie jest tutaj sprawdź aktualizację? Także, o, to chyba nawet jest do Linuxa. Dostępna wersja. Nie patrzyłem, moi drodzy, czy jest dostępna wersja dla Linuxa. O, pisze. Możliwe jest dla Maca i Linuxa ten program dostępny. Także polecam ten program, bo już jedno wideo skonwertowałem i chcę nową wersję pobrać. Inny program to jest taki. Ten jest trochę trudniejszy w obsłudze. Bardziej skomplikowane. Ale co chwilę nowe aktualizacje wychodzą. Też fajny program, tylko trochę trudniejszy w obsłudze. Także mam nadzieję, że się wam mój tutorial o programie Shotcut podoba. Jak się z tego programu korzysta. Mamy też edycję. Czekajcie, bo ja muszę tutaj wejść. Mamy też kolor, z tego nie korzystałem. Ale to jest jakaś inna zakładka. To są dodatkowe opcje. Mamy też FX, to są do efektów specjalnych. I inny układ graficzny programu jest. Także mam nadzieję, że się wam tutorial o tym programie podoba. Życzę wam miłego wieczoru, moi drodzy.